Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie kart Tarota Bliźnięta. To jest dla Was czytanie na okres do końca września, na te niecałe 2 tygodnie. Pamiętajcie, czytania ogólne nie będą rezonowały z każdym z Was, tak więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawiacie. Rozkład, szanse, wyzwania i porady, czyli to, co można osiągnąć, co jest szansą, co działa na korzyść, wyzwania, co może przeszkadzać też, na czym się skupić, oraz porady, rady, wynik, czyli środki, sposoby, metody, aby ruszyć naprzód, aby osiągnąć jakiś cel czy określony rezultat. Bliźnięta, szanse, wyzwania i porady na ten czas września. Szanse, rycerz pentakli, czyli rycerz monet, wyzwanie, trzy różdżki, czyli trzy buławy, rady, porady, wynik, świat oraz w tle czytania 9 pentakli, 9 monet. Pod nimi król pentakli i księżyc. Słuchajcie, dużo ziemskiej energii. Jedna karta ognia, tutaj duże arkana. No, trzy karty ziemi, ziemskiej energii, a pod tym księżycem jest słońce. Super. No tam jeszcze kochankowie, czyli Wasza karta, ale dużo w rozkładach jest. Poprzednie znaki miały większość koła fortuny. Teraz widzę, zaczyna się słońce, księżyc już też jest chyba po raz trzeci raz. Coś tutaj jest, będą wychodziły, słuchajcie, jakieś kwestie niejasne, ale dobra. Wobec tego, co w tym tle? W tle czytania jest to 9 pentakli, 9 monet, czyli jest jakaś wygoda. No właśnie, może gdzieś wygodnie macie i dobrze, w dobrobycie. Jest radość, jest dobrobyt, jest luksus. Są jakieś lukratywne sytuacje, kontrakty, umowy. Bardzo dobra sytuacja finansowa. No tutaj do takich osób trafiłam, że to jest w tle. To jest też rezultat dobrego zarządzania zasobami. Tak, mówi o możliwości odpoczynku po ciężkiej pracy. Ciężka praca wykonana opłaciła się. No tutaj możecie kupować tak naprawdę różne takie dobra materialne, tak, jakieś nowe meble, wyposażenia ogrodu, no ogrodu to może już teraz nie, ale jakieś dodatkowe, słuchajcie, zakupy, na które możecie sobie pozwolić. I korzystać z owoców tej ciężkiej pracy. Tutaj jest zadowolenie z życia, uczucia, miłość. Na tym tle w 9 monet jest komfort psychiczny. Posiadacie zasoby do tego, aby kochać. Tu jest pielęgnowanie związku, cieszenie się z tego, że jest się w związku. Tu jest troska o partnera, tu jest dbanie o uczucia, tak, drugiej osoby. I to jest taki związek, który... To jest taki związek, który, moi kochani, ma solidne podstawy. Dla singli, dla osób samotnych, to jest no, jakiś omen poznania kogoś. To jest dobry znak, że to będzie ktoś, kto będzie podziwiał Wasze umiejętności i Wasze talenty. To może być też osoba samotna z wyboru. Czyli ktoś, kto nie szuka partnera, aczkolwiek no, to jest tak bardzo ogólnie, co w tle, bo w tle to jest też dobra koniunktura, to jest czas rozkwitu, obfitości, sukcesu zawodowego i tego bezpieczeństwa materialnego, takiego spokoju o sprawy finansowe, zawodowe. Może tutaj być w tle jakiś awans w pracy lub na przykład zakończenie studiów z wyróżnieniem, dzięki temu osiągnięcie właśnie takiego statusu, bogactwa, dobrobytu, wygody, luksusu, tak? Stałego źródła dochodów, niezależności finansowej.
Słuchajcie, możecie coś sprzedać, co od jakiegoś czasu, nie wiem, nie wychodziło i nagle uda się to sprzedać, albo otrzymać też jakąś wygraną, spadek. Tu mogą być też nowe przyjaźnie, więc jeżeli ktoś chce, to może. Pod spodem król monet, pod tym tłem jest jeszcze właśnie tutaj znak ziemski, więc tutaj dużo tej ziemi, tego uziemienia. Macie tutaj taką sytuację, w której jesteście jakby. Tu jest stabilność emocjonalna, tu jest takie właściwe uosobienie, ukierunkowanie, właściwie ukierunkowana siła, zarządzanie, no właśnie tymi bogactwami, tak? To może oznaczać kierownictwo, władzę, szefa, ale niekoniecznie. Dla singli może to być taka osoba, no w ogóle to może być, kochani, osoba, która nie jest wolna. Tak w ogóle to może być to na przykład czyjś mąż lub czyjś mąż na przykład lub czyjś partner. To może nie być wolna osoba, więc trzeba zwrócić na to uwagę, ale jeżeli akurat nie o to chodzi, no to jest taka osoba, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy i w pokonywaniu trudności życiowych. Być może macie możliwość lub macie kontakt z taką osobą, albo to wy właśnie dzięki takiej osobie osiągacie ten dobrobyt w tle, lub stajecie się tą osobą, tak? Osiągawszy ten dobrobyt, tą wygodę i ten luksus, zyskujecie dzięki temu mądrość takiego króla monet, który potrafi właściwie wykorzystać naukę wyciągniętą z tego, czego doświadczył i co przeżył, tak? Potrafi kierować się intuicją, podejmować trudne decyzje, jest dojrzały, zdecydowany. No i tutaj jest już jakieś przedsięwzięcie na końcowym etapie. Na tym się skupiacie i to zaczyna przynosić dochody. No, jest dobrze. Być może właśnie ten awans, bo tu jest awans, a tutaj jest osoba, która zajmuje wysokie stanowisko, więc być może awansujecie na jakiegoś szefa, na stanowisko wyżej. Uczucia, miłość, no tu jest pojawienie się osoby, która zapewni wsparcie uczuciowe. To jest taka osoba, która jeśli będzie i wejdzie z Wami w relację lub Wy z nią, albo Wy tacy będziecie w tej relacji, będzie robiła wszystko, żeby zapewnić to szczęście. Osoba ta może spełniać Wasze życzenia nie z powodu obowiązku, tylko z powodu właśnie uczucia, tak? Może to być nawet partner czy osoba poznana podczas podróży służbowej właśnie lub załatwiania jakichś spraw związanych z majątkiem. Potem król monet jest ten księżyc, o którym mówiłam, czyli jest tutaj jakaś iluzja, jakaś mrzonka, jakaś tajemnica. Nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest okryte, jest coś niejasne, coś jest zakryte. Moi drodzy, w księżycu to jest w ogóle karta ryby, więc to taki jakby pierwszy znak wody tutaj, więc bardziej by się to odnosiło do tej, do znaczenia jednak karty, tak, do tej dwoistości, do tych dwóch różnych twarzy. W uczuciach, słuchajcie, taki księżyc no może sygnalizować jakiś niepokój uczuciowy, może przynieść zamieszanie lub zazdrość. Tu mogą być różnego rodzaju obsesje, niestabilność w związkach, jakieś niepewne plany i tajemnicze sprawy, więc to trzeba sprawdzić. Po prostu to jest, wiecie, czasem karta dla kogoś lęków, wycofania, niepewności. Może ktoś obawia się, może ten awans, wiecie, nie był taki pewny, albo nie był taki na 100%, albo nie jest taki, wiecie, na stałe, tylko nie wiem, na przykład macie na przykład jakieś stanowisko, gdzie pełnicie obowiązki, tak? Czyli jesteście tak zwanym PO, ale jeszcze tak docelowo nim nie jesteście i tutaj jakby macie się wykazać lub czy faktycznie sprawdzicie się na tym stanowisku. Może tu jest też coś takiego dla kogoś, dlatego no jest tu coś do odkrycia, coś, o czym trzeba się dowiedzieć. Być może tu będzie jakiś właśnie lęk z tym związany, próba wycofania się z tego albo, ale niekoniecznie, tak? No słuchajcie, mogą się pojawić jakieś problemy ze snem, no bo tu mogą być jakieś tajemnice, tu mogą być zdrady, nieprzespane noce i to może dotyczyć oczywiście i obszaru jakiegoś w relacjach, jak i w pracy, tak?
Tu może być jakaś iluzja czegoś, jakieś złudzenie w tym księżycu. Natomiast po tym księżycu, moi drodzy, jakby nie było, to no, w wydarzeniach to są takie sytuacje, które ulegają zmianom, w których postrzeganie świata zmienia się w sposób diametralny. To jest diametralna zmiana poglądów, jakiś przełomowy moment w życiu. Być może spotykacie osobę, która odmieni wasze życie. Możecie też zmieniać miejsce zamieszkania lub zmieniać plany w tym księżycu, a tu jest Słońce. I zobaczcie, to Słońce daje wam spełnienie, to jest najlepsza karta w tarocie, daje wam spełnienie wszystkich marzeń, pragnień, życzeń. Wszystko, czego się nie podejmiecie, co nie zrobicie i co nie będzie dalej się realizowało, manifestowało i trwało, będzie dobre, będzie jasne, będzie odkryte, będzie świetliste, będzie pozytywne i optymistyczne i może to być spełnienie marzeń. A pod spodem są kochankowie, więc może być spełnienie marzeń o jakimś, słuchajcie, obopólnym zakochaniu. Też o wyborze, tak? To są takie decyzje dotyczące miłości. Tam są dwójka ludzi, którzy chcą ze sobą być, a niektórzy, wiecie, ale tam jest też wybór, tak? W każdym razie rycerz monet jest na pozycji szans, więc w szansie jest. Moi drodzy, w szansie rycerza monet jest albo taka osoba, która być może jest szansą dla was, no właśnie, to jest taka prawa ręka szefa. Słuchajcie, może to będzie jakaś osoba, z którą, może osoba wam bliska, może partner, partnerka, z którą będziecie współpracować. Może ten awans spowoduje to, że, no, że będziecie z kimś współpracować bliskim, z kimś stabilnym, cierpliwym. Albo to wy macie szansę na bycie prawą ręką szefa, tak? Na kogoś, kto idzie zgodnie z literą prawa, idzie w kierunku sukcesu, stabilnej sytuacji. Albo taka, macie szansę też na taką osobę, na przykład do relacji. I to są takie wartości w związku pomiędzy dwojgiem ludzi, jak odpowiedzialność, jak poczucie obowiązku. Te działania są podejmowane z rozsądku, tu jest gotowość do pracy nad związkiem, jest na to szansa, być może wy jesteście na to gotowi, albo osoba wasza jest na to gotowa, osoba dla was, tak? W pracy też to jest i w finansach taka stała pozycja, stabilna, stałe źródło dochodów, praca wykonywana rzetelnie, sumiennie, więc bardzo fajnie. Szansa tutaj jest na niepowtarzanie starych błędów, na nieponawianie jakichś błędów. Tu jest też taka szansa. I znowu te dobre nowiny w sprawach finansowych, dobre wiadomości. Może jakaś wygrana losowa, darowizna albo inny wartościowy prezent lub na przykład nagroda. No, nagrodą mógłby być ten awans jak najbardziej. Może być też podróż, jest może szansa na podróż w kierunku pracy lub związana z pracą. W szansach jest trójka różdżek, czyli trzy buławy. W szansach jest, no w szansie jest jakiś ogień, jest jakiś ruch, jakieś działanie. Oczekujecie efektów z wcześniejszych działań. To jest zapowiedź szczęścia, że twoja chwila wkrótce nadejdzie, a zmartwienia znikną w trzech buławach. Tutaj jest potrzeba troszkę więcej cierpliwości i twoje problemy niebawem się skończą. Poszerzacie horyzonty, to może być wyzwaniem. Tu są dobre widoki na przyszłość. I znowu jakieś plany w związku z podróżą albo w związku z przyszłością, więc to może dotyczyć kontaktów zawodowych i współpracy zawodowej i jak najbardziej, bo tu są same, słuchajcie, karty praktycznie ziemskie, materialne, więc jak najbardziej może to być rozkład dotyczący współpracy i pracy. I tutaj już uczyniliście pierwszy krok ku zmianom, czekacie na rezultat działań, aby móc planować dalsze posunięcia. Ta sytuacja już obecnie nie wymaga od was żadnych decyzji i macie nadzieję, że dokonaliście właściwych wyborów, że nadaliście bieg sprawą i nie należy ich w tym momencie już przyspieszać, tak? Tylko oczekujecie na zysk z zainwestowanej energii. Tutaj relacje są i uczucia, miłość zbudowana jest. To jest taki ciąg dalszy relacji budowanych w związku, wskazuje na potrzebę angażowania się,
A dla singli jest to sygnał, aby zacząć się z kimś spotykać, więc rozglądać się, bywać w miejscach, w których interesuje Was poznanie osób takich dla Was. No jest to dobry czas na to i dobre perspektywy. Również dobre perspektywy dla związków, relacji. Tu jest możliwe porozumienie i nowe kontakty towarzyskie. Pamiętajcie, że pomimo okresu wytężonej pracy w Rycerzu Monet, to przy odpowiednim wykorzystaniu tego czasu możecie liczyć na znaczne korzyści i znaczne sukcesy finansowe i właśnie na ten awans, który tu jest w tle, się pokazał dla Was. Także tutaj to jest też planowanie, to jest działanie, wcielanie różnego typu pomysłów w życie, czasem budowa, tworzenie, rejestracja firmy od podstaw, budowa domu, właśnie ten rozwój kariery zawodowej, rozwój osobisty, doskonalenie się, jakieś wyróżnienia, słuchajcie. Super. W takim razie nabywanie nowych umiejętności jest też możliwe. Jest tutaj szansą i prezentowanie swoich umiejętności. Też jest na to szansa, będzie na to okazja, no zwłaszcza na przy zmianie stanowiska jak najbardziej. Tu jest zapowiedź zmian i silnej potrzeby działania na różnych płaszczyznach, wiecie. Jest to sygnał w tych trzech buławach do tego, że rozpoczynacie zupełnie nowy etap w życiu. Moi drodzy, co w radach? No w radach, poradach jest świat, jest duża arkana. Czyli w radach, poradach, to jest w ogóle karta koziorożca, jeżeli dla kogoś. I w kartach, w karcie rady, porady, to jest rada taka, abyście odnaleźli swoje miejsce we wszechświecie. I tutaj jest taka możliwość, że w związku z tymi wszystkimi zmianami, być może to jest zmiana w kierunku pracy i to zmiana na przykład może być dotyczyć też zmiany miejsca zamieszkania. Ale wiecie, to jest w ogóle zapowiedź, też karta wszelkich wyjazdów, też zagranicznych, pozytywnych, zakończenia, szczęśliwe zakończenia pozytywne i pozytywne zakończenie spraw. Spełnienie marzeń też w karcie świata. Uwolnienie się od dotychczasowych trosk. Brak problemów, szczęście, sukcesy na polu zawodowym, sława dla niektórych. Znalezienie swojego miejsca w życiu, no właśnie. I to jest w radzie, abyście znaleźli to miejsce, abyście podążali w kierunku tego miejsca, tego swojego miejsca. Tutaj jest karmiczne spełnienie, tu jest nagroda, jest jakieś wyzwolenie, osiągnięcie i spełnienie. Jest satysfakcja. Taka duża świadomość. W relacjach, w związkach, no to jest szczęście w związku i taka jest rada, taki jest wynik. To wskazuje na szczęście w związku, na dobre relacje, na zgodę. A tutaj trójka buław mówiła o porozumieniu, więc to jest takie spokojne życie bez przykrych niespodzianek, to są dobre kontakty, również z obcokrajowcami. To może symbolizować piękne uczucie, zresztą dla singli tak samo. Piękne uczucie, stan zadowolenia i spełnienia. Może spotkanie z taką bardzo charyzmatyczną, ujmującą osobą, która będzie miała dobry wpływ. W stałych związkach i relacjach pojawienie się świata symbolizuje narodziny potomka, więc może dla kogoś też narodziny jak najbardziej dziecka. Moi drodzy. Tak, no tu wygląda na to, że odnajdujecie swoje miejsce w sferze zawodowej, się gdzieś w konkretnym miejscu, w konkretnej firmie, na konkretnym stanowisku. Spełniacie się na tym polu zawodowym. Tu jest osobisty rozwój w wyniku, tak? Więc ten awans, bo tutaj jest też informacja, że nie będzie potrzebny już wielki wysiłek, aby otrzymać awans lub podwyżkę w pracy. No więc ten świat, moi drodzy, no tak wszystko jakby utwierdza i pieczętuje wynik i tą radę i poradę i wynik, że tutaj ten awans i tu dążenie do niego jest jak najbardziej, no bardzo układające się w takie finansowe, trochę materialne czytanie. No tu może być zamykanie tak pewnego etapu w życiu, osiągnięcie sukcesów, spełnienie marzeń, realizacja planów. Oczywiście spokój wewnętrzny i powodzenie we wszystkich sferach życia. Moje drogie bliźnięta, ja Wam życzę spokojnego, szczęśliwego, zgodnego września i samych pozytywnych energii. Buziaczki, pa, pa.